Wszystkim z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Witam Was serdecznie w technicznym poniedziałku, jak co tydzień przyglądamy się warszawskiej giełdzie. Tak? Przyglądamy się dziesięciu spółkom, które. Wspólnie wybraliśmy, pięć z tych propozycji pochodzi od Was, wpisaliście je w komentarzach pod poprzednim filmem, pięć z nich pochodzi ode mnie, no, przeglądając rynek wybrałem kilka spółek, więc mamy 10 spółek, mamy oczywiście trzy główne indeksy i od tych trzech głównych indeksów będziemy zaczynali, zaznaczę tylko, że nagrywam to w poniedziałek po sesji, więc no, aktualne, aktualne notowania poniedziałkowe już mamy. Zaczynamy od WIG-20, WIG-20, który jest w korekcie. Myślę, że już można to powiedzieć. Ta korekta jest jeszcze młoda, aczkolwiek już dosyć dynamiczna. No, może nie jakoś szczególnie paniczna, ale jednak dynamiczna. No i wielu inwestorów ma pewien problem, tak? bo już widziałem zestawienia, że jest to najgorszy początek roku od 2000, bodajże 16 roku, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, boli inwestorów ta korekta po tych wszystkich ostatnich wzrostach. Natomiast sesja poniedziałkowa na plusie, minimalnie, ale na plusie, więc no jest tak pewna nadzieja, co zresztą będzie też widać na tych mniejszych indeksach. Natomiast pamiętajmy o tym, że no każdy ruch wzrostu, każdy trend wzrostowy ma w sobie również korekty. Każda korekta ma również odbicia wzrostowe. Tak? Widzieliśmy i tutaj, i tutaj, i również tutaj, więc jeszcze nie jest powiedziane, że ta korekta w ogóle się ma ku końcowi, absolutnie. Ona jest bardzo młoda i jak najbardziej ma potencjał do tego, żeby się rozwijać dalej, tak? Nawet w okolicy 2000 punktów. Oczywiście nie twierdzę, że tak na 100% będzie, natomiast też do, analizując rynek miejmy, Gdzieś w pamięci proporcje poszczególnych ruchów cenowych, więc widzimy, że pięć spadkowych sesji to jest jeszcze nic. A z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że no rynek oswaja się stopniowo z, z różnymi zjawiskami. Więc, tak jak mieliśmy trend wzrostowy rozwijający się pod koniec 22, na początku 23, no to mówiliśmy, no, korekta w trendzie spadkowym, później jakieś tam odreagowanie, później, no, pierwsze przejawy optymizmu. jest tak naprawdę, hossy i, i te wzrosty. To ogłosiliśmy już tutaj, kiedy, kiedy tak naprawdę mieliśmy ostatnią fazę, kiedy byliśmy istotnie wyżej niż rok temu, tak? Więc tutaj też, jeżeli by nagle miał nastąpić scenariusz spadkowy i to taki mocno spadkowy, no to też tak będzie że najpierw jest korekta, później jest no, rozwijająca się korekta, później jest już zaawansowana korekta, że może w końcu byśmy wrócili do wzrostów, później będzie no, przedłużająca się korekta, mm, później będzie się mówiło o przełamaniu trendu wzrostowego itd., 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 tak? i tak dalej, i tak dalej, tak i za każdym razem. Wykres się buduje, więc to nigdy nie jest tak, że już dzisiaj wiadomo, czy tutaj będziemy mieli płytką korektę, głęboką korektę, czy na przykład wierzchołek minęliśmy na kolejny rok, jak to miało miejsce chociażby. Pod koniec 2021 roku, prawda? Więc, no, niestety tak wygląda inwestowanie, że z każdą kolejną świecą, z każdymi kolejnymi spływającymi do nas informacjami, e, możemy zbudować coś więcej, ale nigdy scenariusz na przyszłość. MWIG-40, tutaj sesja wzrostowa, jednoprocentowa, też w tym szerokim kontekście, myślę, co w WIG-20 opowiedziałem, czyli no, ruch wzrostowy jest korekta jak najbardziej zasłużona, jak najbardziej należy się. E, no i po tej, w, tej, w trakcie tej korekty trafiło. Była nam się pierwsza sesja wzrostowa, która no, z jednej strony może nam kontynuować ruch wzrostowy, ale z drugiej strony też jeszcze o niczym nie. Świadczy. W przypadku SWIG-80 tutaj nie jest to aż tak wyraźne, to znaczy tutaj ta korekta się wcale tak bardzo nie rozwinęła, jak, jak w przypadku Wigu-20 i SWIG-u 40 Tak samo również ta sesja wzrostowa, ona też tak wiele nie, nie zmienia. No mamy generalnie jeszcze tutaj można powiedzieć, że lecący na oparach ruch wzrostowy, aczkolwiek też zwróćmy uwagę, że SWIG-80 dużo bardziej gładkie te. Mm, te swoje ruchy, tak widzimy, że on od 2022 roku raczej tak gładko przechodził. WIG 20 no tutaj zdecydowanie większe miał te przeloty pod kątem wzrostów i spadków. Oczywiście z WIG 80 składa się z cztery razy większej ilości spółek niż, niż WIG 20, natomiast no, ten wykres jest zdecydowanie bardziej wygładzony, więc też myślę, że wytrawni inwestorzy już o tym wiedzą, ale, ale mniej wytrawnym zawsze warto przypomnieć. Więc tak kształtują się indeksy. Jesteśmy wydaje się, że na początku. Jakieś tam korekty i jeszcze spadać możemy, jest jak najbardziej miejsca. Aczkolwiek też wiele komentarzy jest takich, że rok inwestorzy spodziewają się, że będzie dobry, tak że, że wiele na to wskazuje, że. Że jednak gospodarka się odbuduje, inflacja trochę spadnie, stopy spadną, więc wszystko, co dobre dla rynku, powinno się zrealizować. Oczywiście wiemy, że, że mogą się zrealizować również ryzyka, o których, o których nie wiemy, no ale jak nie wiemy, to nie wiemy i wkalkulować ich nie możemy, więc oczekiwania są dobre. No i też nawet tamte pięć czy, czy, czy ileś spadkowych sesji no nie zmienia nam całego tego dobrego układu wzrostowego. Przechodzimy do spółek. Spółek mamy 10 i w większości dzisiaj, bo jak patrzyłem, to aż w 80% będą to spółki wzrostowe, czy tam scenariusze wzrostowe, które. Który tutaj będę rysował. Z drugiej strony one będą bardzo zbliżone do siebie w niektórych wypadkach, więc pozwolicie, że będę też skracał troszeczkę tę analizę i odwoływał się do niej w późniejszych elementach. Na pierwszy rzut, Amika, Amika, która no, wyrysowała bardzo wyraźny opór na poziomie 85 zł. Tutaj losy Amiki po tym, jak zrealizowała ten trend spadkowy. No były bardzo różne, tak to można powiedzieć. tak, Na początku hamowanie spadków, tutaj wydawało się, że, że kurs już znajdzie swoje minima, później dynamiczne wzrosty, dające nadzieję na to, że trend wzrostowy jednak się tutaj ładnie rozwija, później zanegowanie tego trendu wzrostowego i nawet ostatnio gdzieś tam ustanowienie najniższych poziomów od października, czyli listopada 2020, tak więc te losy losy po 2022 były naprawdę, naprawdę różne. I teraz przechodzimy troszeczkę na tą wzrostową stronę, stronę mocy. Widzimy, że no, Opór na poziomie 85 zł jest po raz kolejny testowany. Niedawno był testowany, mianowicie 19-20 grudnia. Wtedy nie udało się go pokonać. Natomiast to cofnięcie jeszcze nie jest takim cofnięciem, które by sugerowało, że no na dłuższy czas rozstajemy się z tym poziomem 85 zł. Tutaj w każdej chwili dwie dobre sesje i jesteśmy znowu na. Na testowaniu oporu. Ostatnio pokazało się kilka ciekawych analiz tej spółki, które, które Wam polecam. Więc być może szykuje nam się w końcu coś wzrostowego, coś optymistycznego. Być może Amika, która ma no, trudny czas za sobą, trudną sytuację dzisiaj, no ale jest jakieś tam założenie, że te trudne sytuacje nie muszą trwać wiecznie, że pewne negatywne czynniki się uspokoją i kurs powróci do wzrostu. Więc polecam Waszej uwadze, zwłaszcza ten poziom. Poziom, a jeżeli chcecie się ze spółką związać na dłużej, no to jednak, jakoś tam analizę również fundamentów trzeba wykonać, no i Apator. Apator, który już tutaj daje nam zaczątek takich spółek, które, które dzisiaj będę pokazywał, jest to taka grupa spółek, które zrobiły jakiś szczyt w połowie 2023 roku, następnie spadły z tego szczytu w drugiej połowie, czy cofnęły się z tego szczytu w drugiej połowie 2023. No i teraz gdzieś tam dają nadzieję na to, no może nie od razu o, 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 tutaj o walkę, nadzieję na walkę na, o nowy szczyt, natomiast jakoś tam nadzieję na wzrost. No pierwszą z takich spółek jest, jest właśnie Apator, który zbliża nam się do poziomu 16 z niewielkim groszem. Ja tutaj tak wskazałem ten poziom, wyznaczając po tym wierzchołku i, i tutaj po zgrupowaniu tych właśnie świec widzimy, że no, tutaj spółka też troszeczkę tak jak amika, czyli zrobiła takie szerokie dno, tylko tutaj to dno się Rozciągnęło na początek 23, wybicie w 23, cofnięcie. No i teraz spółka zaczyna wysyłać kolejne sygnały, że no być może jednak ten ruch wzrostowy będzie kontynuowany, tak? Więc jeszcze są jakieś opory do przełamania, więc losy tych oporów mogą nam sugerować co zrobi kurs i w którym kierunku podąży. więc dlatego też te opory moim zdaniem warto jest obserwować. Więc Apator na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy no niedawno zrobił jakieś tam maksima, tam powiedzmy najwyższe poziomy od września czy nawet od początku września, od końcówki Sierpnia, więc być może warto walor śledzić. No, i w podobnym układzie troszeczkę atendę, tak? Czyli atendę, które zrobiło nam podwójny szczyt w 2023 roku. Wypadł on w okolicy 3,67, będąc dokładnym. I widzimy tutaj właśnie jeden wierzchołek, drugi wierzchołek, taka troszeczkę przypominająca to jest z klasycznej analizy technicznej, bodajże formacja spotka z łóżkiem, czy filiżanki z uszkiem chyba tak to się nazywa. Czyli widzimy tutaj taką filiżankę, podejście do góry, i teraz formujemy takie uszko, tak? Dużo mniejsze, dużo krótsze w czasie, no i klasyczna analiza jest taka, że dochodzi tutaj to uszko do tego momentu, i tutaj już mamy wyjście w górę, prawda? Więc mam nadzieję, że widzicie ten układ, widzicie ten przede wszystkim trend wzrostowy od 2020 drugiego roku. Tutaj jakbyśmy się przyjrzeli tym dołkom, one są w miarę liniowo ułożone, tak? czyli ta, ta dolna strona wykresu jest jednoznacznie wspierająca wzrosty. Strona górna pokazuje, że no tutaj było takie znaczące przyspieszenie. Ten poziom został wyrównany niedawno, czyli w listopadzie i w tym momencie oczywiście też widzimy tutaj jakieś pomniejsze wsparcie, tak? że kurs no, ma się o co oprzeć, jeśli chodzi o to uszkod, tak to nazwijmy w cudzysłowie. Więc tutaj jest kilka, kilka poziomów. Wsparcia, więc na tym poziomie wsparcia, właśnie możemy opierać się i budować, przygotowywać atak na poziom 367 i dalej być może w górę. Więc taka jest taka moja uproszczona troszeczkę, ale, ale myślę, że wcale nie. Niepozbawiona sensu analiza na spółce ATD. No i przechodzimy do cyfrowego polsatu, spółka na Waszą prośbę. Natomiast to jest ta jedna z tych dwóch spółek, które mają ewidentnie spadkowy wydźwięk. Tak? Tutaj było troszeczkę. no Ogólnie zwróćmy uwagę, że no to jest bardzo słaba historia od 2021. Tak? Z poziomów 30, 37 zł aż gdzieś tam do 11, 12 dzisiaj. Więc tutaj nie widać tego ożywienia. No dołek w 2022 roku, który wypadł i który na wielu spółkach, indeksach, Również był takim dokiem. No dramatycznym tak pamiętamy wid 20 w Polsce Piastów a cyfrowy Polsat jest dzisiaj dużo dużo niżej niż, niż tamten właśnie dołek i tak naprawdę ten dołek jakbyśmy go przeanalizowali nie wiedząc że na rynku szerokim był to dołek no to byśmy powiedzieli że no to jest jakiś tam dołek w trendzie spadkowym który szybko został pogłębiony przebity i kurs znalazł się niżej no i tutaj też taka formacja troszeczkę być może zawahania tak więc takie szybkie zejście szybkie odbicie szybka próba testowania tego dołka Również dosyć szybko zanegowana, więc no tutaj można było mieć nadzieję, że rynek walczy o te poziomy, że no w końcu tutaj uaktywnia się popyt i być może trend ulegnie w jakiejś tam przynajmniej zatrzymaniu, a jeżeli nie zmianie. No, ale niestety ostatnie dni pokazują, że zmierzamy w kierunku testowania poziomów. Tutaj ten poziom powiedziałbym, że to jest okolica 11,40, 11,30. No, to nie musimy być aż tak super dokładni. W każdym razie na cyfrowym Pulsacie jeszcze nie widać jakiejś tutaj większej chęci do wzrostu. Oczywiście to się może zmienić, tak jak mówiłem. Każda sesja troszeczkę zmienia nam obraz, obraz techniczny, natomiast no, jesteśmy w dosyć wyraźnym mm, obszarze pomiędzy 11:40 a 13:50, tak to nazwijmy. No i dopóki te wierzchołki nie zostaną przełamane, nie mówimy tak naprawdę o scenariuszu wzrostowym. Tak na razie cały czas jest to trend spadkowy. Mm z którego no na razie na razie pozytywnego wyjścia póki co nie widzę, tak? Na razie szykuje się rynek do przetestowania ostatnich wsparć. I został kolejna spółka, która w 23 zrobiła jakiś szczyt i wydaje się, że teraz zakręca i chce rosnąć. No te ostatnie kilka miesięcy widzimy, tak? No one są zbieżne z losami naszych głównych indeksów oczywiście, czyli cały ten powyborczy ruch odpowiada prawdopodobnie za wzrost na wielu z tych walorów, więc to nie jest przypadek, że ostatnie trzy miesiące kurs wielu tych spółek rosną, tak? No, to, 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 to wiemy, co się dzieje na szerokim rynku. Natomiast no, z drugiej strony też trudno by było się na to obrażać i przymykać oko i mówić, że to jest nieważne, tak? Jak najbardziej jest to ważne, więc widzimy i Izostal, który również od trzech miesięcy nam tutaj ładnie rośnie, zanegował tym samym, czy neguje na razie cały ruch spadkowy, który tutaj się odbywa w 23 odbywał powiedzmy w 2023 roku. Od kwietnia do mniej więcej października, do początku października, no i widzimy, że teraz kurs zmierza, zmierza, zmierza do góry. Pierwszy opór właśnie w tych okolicach, czyli 2,74, drugi w okolicy 2,80, po tym wierzchołku, po tym dołku i po tym dołku. No tu już jakieś tam cienie jeszcze możemy zahaczyć z początku roku, tak? Więc i został, myślę, że analiza czytelna. Dołek absolutnie już się nie będę cofał w bardziej, czy to był historyczny, czy nie. W każdym razie na tym wykresie, który widzimy, dołki wypadły w, 20, w 2022, czyli klasycznie, tak jak na wielu spółkach. Od tamtego czasu idziemy do góry i wydaje się, że teraz znowu zakręcamy. Do góry. Mabion, spółka, która, której osobiście nie lubię pod kątem biznesowym, natomiast ona wielu spekulantom daje fajne przeloty pomiędzy 20 zł a 100, 120. Tak widzimy, że ostatnie lata, zwłaszcza po 2020 roku, to tutaj dużo można było zarobić, jeżeli ktoś dobrze, dobrze wyczuł moment. Natomiast no rok 2022-2023 to jest taki mm, takie wegetowanie na poziomach poniżej, poniżej 20 zł, co właśnie wydaje się, że może się zmieniać. Tak? Czyli mamy dołki, które wypadły nam tak szeroko ujmując w 2023 roku. No i, i widzicie też znaczenie tych wszystkich wsparć, które, czy tam powiedzmy oporów, które, które regularnie rysuje, tak? że jeżeli te poziomy są przełamywane, to bardzo często rynek no, reaguje dosyć dynamicznie. Tak? I tutaj widzieliśmy taką sytuację. Tutaj opór był w okolicy 1930, 19,40. I kiedy ten opór został przełamany, no to już tutaj kurs od razu do 23, 24 zł pojechał. tak? Nastąpiła korekta, korekta się cofnęła, ale ostatnie kilka sesji sugeruje, że że Mabion ma ochotę jednak na trwałe, znaleźć się powyżej poziomu 20 zł. Tak? Kolejnym istotnym poziomem, tutaj oczywiście myślę, żeby była ta okolica 25, troszeczkę poniżej. Już jak sobie tą kreskę ściągniemy, jak ją narysujemy, to jest to jest nasza, nasza kwestia analizy, natomiast to, co chcę wam pokazać przede wszystkim dzisiaj, to jest to, że na Mabion że na Mabionie no, zmienia się kierunek, tak? że zmienia się kierunek, na to, na to wiele wskazuje, więc być może ci bardziej spekulacyjnie nastawieni, a być może nawet fundamentalnie. tak? Pamiętamy takie spółki jak Komp, które też wydawało się, że już wiecznie będą spadały, nagle, nagle robią 100% i, i wieloletnie maksima ustanawiają. Tak? Natomiast Mabion, no, nie znam aż tak szczegółowo fundamentów, żeby się wypowiadać, czy tutaj są biznesowe szanse na to, żeby zrobić znowu 100 zł, które, które jeszcze niedawno no, czyli kilka lat temu, widzieliśmy na kursie, natomiast no, ewidentnie kurs i czy, czy kierunek tutaj wysyła pewne pozytywne sygnały. Czy one się potwierdzą, czy one doprowadzą do, do zmiany trendu, zobaczymy. Ale myślę, że wygląda to interesująco. Podobna analiza mangata, już idąc schematem, tak, czyli dołki 2022, szczyt, połowa, pierwsza połowa 23. Później w dół, no i ostatnie kilka miesięcy w górę. Tutaj myślę, że poziomem pierwszym oporu będzie poziom 95 zł, z którym to poziomem właśnie się mierzymy, tak? Czyli kurs już po raz pierwszy ustanowił ten poziom w październiku. Niedawno na przełomie roku ten poziom wyrównał, no i jesteśmy tuż poniżej tego poziomu, więc też. Hmm, Widzimy myślę ten układ, który cały nam się rysuje, tak trwający mniej więcej od połowy 2023 roku, układ, w którym weszliśmy, zrobiliśmy dołek i teraz wydaje się, że wychodzimy z tego dołka. Tak? Możemy go sobie tak narysować formacją takiego właśnie ładnego trójkąta. Tak? Widzimy, że najpierw pierwsza część to było ruch w dół, później to było wyjście do góry. Oczywiście tutaj nie mówimy o formacji trójkąta takiej klasycznej w, w analizie trendu, natomiast tutaj pokazuję po prostu, żeby się posłużyć przebiegiem tego dna trójkąta, żeby Wam pokazać, jak to, jak to w moich oczach wygląda. No i oczywiście domyślny kierunek, czy potencjalny kierunek jest na północ. Czy tak będzie, zobaczymy, życie pokaże. Następna spółka Nowawis, który również nam ładnie rośnie. Na Nowawisie chciałem Wam przede wszystkim pokazać ten trend wzrostowy, który nam się tutaj rysuje, tak? ten układ dołków. Oczywiście nie, on nie jest dokładny, więc nie będę tutaj próbował na siłę dopasować tej... Tej linii trendu, natomiast widzicie o co chodzi, mniej więcej tak? Kurs wspina się systematycznie. W połowie 2023, tym razem w drugiej połowie, były tutaj jakieś tam lokalne szczyty. Po tych lokalnych szczytach nastąpiła korekta, i tutaj jeszcze co prawda nie widzimy. Takiego zdecydowanego, zdecydowanej próby wyjścia wyżej. Natomiast mamy wyraźny trend wzrostowy, mamy wyraźną korektę w tym trendzie wzrostowym, więc tutaj kwestia jest dwóch, trzech świec i coś takiego zacznie nam się rysować. Oczywiście ja tych spółek nie śledzę z dnia na dzień, ale Wy możecie, jeżeli macie czas i, i akurat konkretne spółki Was przyciągną, więc jak najbardziej zachęcam do tego, żebyście to w ten sposób analizowali. Więc widzimy nowawiz, który przełamał 2,30, zszedł, nie przełamał tu jeszcze żadnych istotnych wsparć. Zarówno tych poziomych, jak i w postaci linii trendu nie przełamał istotnie poziomu dwóch złotych, czyli tego okrągłego poziomu, który no, może być zazwyczaj traktowany jakoś jakieś okrągłe wsparcie. Na razie jesteśmy pomiędzy 2 a 2,30, tak więc powrót tutaj do ruchu wzrostowego jakaś chęć zaakcentowania tego, że, że rynek zmierza do góry, może zostać bardzo szybko podłapana, a widzimy, że poziom 2,70, no, z poziomu 2 złotych startując jest to już przyjemny całkiem zysk, który być może warto się by było schylić, tak, więc nowawiz, który jest w trendzie, zrobił szczyt, zrobił korektę i być może tutaj, tutaj takie w dużym, w dużym przypuszczeniu to być może, natomiast logika trendu by na to wskazywała, że chce powrócić do wzrostu. Przedostatnia spółka, Shopper. Shopper również bardzo podobna analiza, tak czyli dołek, tutaj akurat nam wypadł przełom 22-23%. Ruch wzrostowy, później korekta w drugiej połowie roku. Od października, mniej więcej od drugiej połowy października, już mamy pewne wzrosty. No tutaj wiadomo, że ten trend jest zdecydowanie bardziej łagodny. Tutaj nie mamy aż tak spektakularnych ruchów cenowych, natomiast widzimy, że jest całkiem, całkiem wyraźny poziom technicznego oporu. Jest to poziom 34 zł. Następnie mamy Dosyć wyraźny poziom oporu na poziomie 38 zł, i to są tak naprawdę te dwa główne poziomy, które warto by było obserwować od strony wzrostowej, od strony spadkowej. Myślę, że 30 zł byłoby takim poziomem, czyli mniej więcej co 4 zł mamy tutaj taką podziałkę, która, która pozwala nam analizować te takie kluczowe punkty na, na wykresie, natomiast no, nie zawsze chodzi o to, żeby się zafiksować na tych punktach. Bardzo często w moim inwestowaniu chodzi o to, żeby złapać taki szerszy. Obraz, tak? taki obraz tego, co robi rynek. Widzimy, że rynek w 2023 roku generalnie do góry, jakaś tam korekta w drugiej połowie roku, ale jesteśmy no w zasadzie już w pół drogi z dołka powiedzmy na poziomie 30 zł do szczytu na poziomie 38, tak? czyli już 50% tej korekty udało się odbudować. Jeżeli 34 zostanie przełamane, no to tak naprawdę najbliższa stacja 38, a wtedy już zrealizuje nam się scenariusz otwartej walki o najwyższe poziomy od półtora roku, więc z tego właśnie względu shopper też być może warto jest mieć na swojej liście obserwowanych spółek. Oczywiście zależy się od tego, jak do tego podchodzić. Tak? Czy jesteśmy inwestorami, którzy czekają na potwierdzenie i dopiero na przebiciu tego ostatniego kluczowego oporu zajmują pozycję? Mm. Czy wolimy wchodzić wcześniej, powiedzmy, że bliżej wsparcia, bliżej jeszcze tych negatywnych scenariuszy, natomiast z drugiej strony, no, nie marnując w cudzysłowie, oczywiście tak to nazywając, tak, poziom przejazdu z 33 na 38 to też jest ładne parę procent potencjalnego, oczywiście zysku, na razie na dużo mniejszym potwierdzeniu ze strony. Rynku. No i ostatnia spółka na dzisiaj, tekst, czyli, czyli dawny live chat, który jest drugim negatywnym bohaterem dzisiejszego zestawienia, mianowicie live chat, który jest najniżej od roku. Tak widzimy, że tutaj wykres akurat mam wyjątkowo e, korygowane o dywidendy, ponieważ e, z racji tego, że spółka zmieniła swoją nazwę, e, no to musiałem zaciągnąć dane z innego miejsca, bo, bo w moim systemie pojawiały się ciągle pod live chatem, a tekst miał bardzo mało, e, czy tam relatywnie mało notowań jak na, jak na potrzeby naszej dzisiejszej analizy, więc zaciągnąłem dane, które są mm, korygowane o dywidendy, e, natomiast poziom 100 zł jest tak samo kluczowy jak i w poprzednim wypadku. Tak? Widzimy live, e, tekst, który no, boryka się z pewnym spowolnieniem wzrostu, można powiedzieć, nawet pod pewnymi względami, zatrzymaniem tego wzrostu. Do tego nie pomaga kurs walutowy, więc spółka wzrostowa, która dotychczas była wyceniana wzrostowo, no, ta wycena spada ewidentnie. Tak więc, patrząc na, na wyceny, można powiedzieć, że, że, jak na spółkę wzrostową, tekst jest dzisiaj tani. Ale duże pytanie jest takie, czy jeszcze jest to spółka wzrostowa? Jak bardzo wzrostowa? Tak? Czy ta dzisiejsza wycena oddaje cały ten potencjał, który, który przed spółką? czy te wyzwania, które przed spółką ciągle są, no bo na razie nie mamy jeszcze potwierdzenia, że, że tutaj coś dzieje się w dobrym kierunku, tak na razie na rynek spływają te gorsze informacje no i kurs widzimy zareagował, zareagował, przejeżdżając ze 150 zł na 100 zł ostatnio. No i widzimy też, jak dużym znaczeniem jest ten poziom 100 zł, tak Ostatnie, ostatnim razem poniżej poziomu 100 zł i znowuż powtórzę w wariancie, w wariancie skorygowanym o dywidendy, no to byliśmy gdzieś tam pod koniec 2020 Drugiego roku, tak? czyli świetny rok na polskiej giełdzie, a dla spółki tekst, dla dawnego live czatu niekoniecznie. To jest oczywiście cały czas bardzo zdrowa spółka, tak? To nie jest tak, że spółka stoi przed problemami finansowymi. Natomiast tutaj po prostu wzro maszynka wzrostowa się troszeczkę zacięła. Więc to nie jest tak, że spółka bankrutuje, spółka cały czas bardzo dużo cashu generuje. Ten cash wypłaca jako dywidendę, tak więc tam nie gramy raczej o to, że spółka ma problemy, raczej gramy o to, ile tam potencjału wzrostu jeszcze jest i, i co tak naprawdę warto wycenić, co wycenia rynek. Na razie rynek widzi te problemy, dostrzega je i je, jak widać. Dyskontuje. I to jest druga spółka z spadkowych spółek na, na dzień dzisiejszy jednocześnie dziesiąta spółka, która, która się pojawiła w dzisiejszej analizie, więc na tym analizę kończymy. E, polecam Waszej uwadze jednak te warianty wzrostowe, tak, te warianty wzrostowe, na których e, zarówno na, na, na live czacie, jak i na cyfrowym oczywiście mamy jakieś instrumenty do grania na spadki, natomiast granie na wzrost jest dużo, dużo łatwiejsze, e, więc widzimy przynajmniej 8 przykładów, ja oczywiście te 8 wybrałem, no ale to nie są wszystkie przykłady na naszym rynku spółek, które no, jakieś tam scenariusze Scenariusze wzrostowe rysują. Oczywiście nie zachęcam Was do, do, do zainwestowania w te spółki, po prostu zachęcam Was do zainteresowania się tymi spółkami, do przeanalizowania tych spółek. Być może znajdziecie tam spółkę, którą która da wam zarobić, nie wiem, 10, 15, 20, a jeżeli zostaniecie z niektórymi spółkami odpowiednio długo, być może nawet setki procent, tak? Bo, bo tak też bywa na rynku, więc taka trochę też jest rola tego, tego, tego nagrania, tego cyklu całego, żeby pokazywać wam spółki, które robią coś ciekawego na wykresie, a być może to coś ciekawego będziecie w stanie przekuć na jakieś swoje średnioterminowe, krótkoterminowe czy długoterminowe, skuteczne i bardzo zyskowne transakcje. Więc na tym dzisiejsze nagranie kończę. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie wpisać kolejne spółki, to wpisujecie je pod tym filmem i za tydzień bądź przy kolejnym nagraniu po prostu nad tymi spółkami się pochylę. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia no i życzę Wam, żeby, żeby te indeksy w końcu zakręciły na północ, mimo tego, że ta mała korekta jest bardzo niewielka, no to ona boli, więc życzę, żeby tego bólu nie było. Życzę Wam i sobie hossy na przynajmniej trzy kolejne lata. Do usłyszenia.